Siemaneczko, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Rusz Kodem. Pierwszy odcinek, więc należy wyjaśnić, czego możesz się tu spodziewać. Istnieje na YouTubie dużo kanałów wprowadzających do jakiegoś języka programowania czy technologii. Zazwyczaj, chcąc zachęcić do programowania, osoba pokazująca stara się wywołać efekt wow. Czyli pokazuje, że w krótkim czasie potrafi zrobić coś bardzo efektownego dzięki programowaniu. W ten sposób próbuje zachęcić Cię do programowania, mając świadomość, że pokazuje pewną drogę na skróty, tylko wierzchnią warstwę. Wykonuje wtedy świetną robotę, bo mobilizuje Cię do nauki programowania. Idealnie, jeżeli dodatkowo uświadamia Cię, że to jest tylko początek, że musisz zagłębić się w dany temat, żeby dobrze go zrozumieć. Uważam, że świetnym kanałem tego typu jest kanał Jak nauczyć się programowania, prowadzony przez mojego dobrego znajomego Kamila. Kamil, uważam, że robisz świetną robotę. W bardzo dobry sposób pokazujesz, od czego zacząć, gdzie szukać wiedzy, dobrze tłumaczysz podstawowe zagadnienia oraz opowiadasz, jak to programowanie można wykorzystać. Kamil sam mówi, że jeżeli chcesz być dobrym programistą, to musisz się zagłębić w omawiane tematy, dowiedzieć się więcej i przede wszystkim ćwiczyć. Jeżeli już wiesz, że chcesz być programistą lub już jesteś juniorem, coś już napisałeś i nie potrzebujesz dodatkowej motywacji poprzez pokazywanie, co możesz osiągnąć dzięki programowaniu, bo Ty już to po prostu wiesz, ale potrzebujesz dobrych praktyk i przykładów, to uważam, że moje filmiki mogą być kolejnym krokiem w Twojej programistycznej przygodzie. W kwestii technicznej będę opierał się na języku Java. Będziemy głównie pracować nad warstwą serwerową, czyli kolokwialnie mówiąc backendem. Postaram się wprowadzić takie materiały, dzięki którym nie będziesz się już czuł nieswojo, robiąc coś inaczej niż na tutorialu. Powiem więcej, na tym kanale będziemy, jak sama nazwa wskazuje, ruszać kodem i patrzeć, czy po wprowadzonej zmianie ten kod jest lepszy czy gorszy. Ile razy zadałeś sobie pytanie, czy mój kod jest dobrze napisany? Jak napisać go lepiej? Ten kanał ma na celu pomóc Ci odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego chciałbym się skupić na warsztacie. Warsztacie młodego programisty. Twoim warsztacie. Pomóc Ci zdobyć doświadczenie w tej ekscytującej, ale też wymagającej sztuce, jaką jest programowanie. Nie wiem, czy wiesz, ale w Japonii mieszka Jiro Ono. Jest on najlepszym kucharzem sushi na świecie. Robi je prawie od 70 lat. Niezmiennie w malutkiej restauracji na jednej ze stacji metra w Japonii. Zgadnij, co Jiro powiedział o swoich umiejętnościach robienia sushi. Ja jeszcze tyle mogę się nauczyć. Ono jeszcze nie jest perfekcyjne. Przypomnę, robi je prawie od 70 lat. Japońscy mistrzowie sushi potrafią spędzić nawet kilka lat na samej nauce płukania ryżu. Jak wypadają przy tym kursy programowania w 3 miesiące? No trochę blado. W ramach tego kanału będziemy starać się doskonalić sztucę programowania. Krok po kroku, bez pośpiechu, powoli i dokładnie. Trochę tak, jak robią to Japończycy. Więc programista 7K w 3 miesiące, no to nie tutaj. W związku z tym mam do Ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Jak się je wieloryba? Co? No tak, jak się je wieloryba? Możesz zatrzymać i się zastanowić. Jedyną poprawną odpowiedzią na to trudne, egzystencjonalne, niczym jak żyć, panie premierze, pytanie brzmi po kawałku. Po kawałku. Dokładnie tak będziemy się uczyć programowania na tym kanale. Musisz pamiętać, że jeżeli chcemy uczyć się czegoś po kawałku, to wymaga to czasu i dużo pracy. My, naszego programistycznego wieloryba, zaczniemy iść prawie od początku, a wymarzonym springiem zajmiemy się gdzieś w połowie. Dzięki temu, kiedy przyjdzie nam pogadać o Springu, będzie dla Ciebie dużo łatwiejszy do zrozumienia. I wreszcie poczujesz wewnętrzną potrzebę jego używania. I nie będzie to spowodowane tylko wymaganiem stawianym przez pracodawcę. Możesz pomyśleć, dobra, gościu, ale dlaczego mam Ci zaufać? Jest tyle programistycznych kanałów na YouTubie. Sam zadawałem sobie to pytanie. Trochę w innej formie. Czyli, czy ja potrafię nauczyć kogoś programować?
Odpowiedzi szukałem próbując. I tak kilkukrotnie prowadziłem zajęcia na uczelni, które studenci uważali za najbardziej rozwijające i praktyczne zajęcia w ramach studiów. Byłem trenerem tych sławnych bootcampów, gdzie kursanci pytani po kursie mówili, że moje zajęcia były jednymi z lepszych. Prowadziłem wykłady w ramach lokalnych społeczności programistycznych czy praktyki firm. Ale tak naprawdę nie jest ważne, co robiłem. Ale istotne jest to, jakie elementy trafiały najlepiej do osób, które uczyłem. Pierwszym ważnym elementem było to, że w ramach zajęć siadałem przed kompem i programowałem na żywo. Każdy problem rozwiązywaliśmy wspólnie, opierając się o realny kod. To będę również praktykował na tym kanale, w ramach serii Warsztat Programisty. Oczywiście nie będzie to klasyczny live coding, ale w ramach prostego projektu będę przedstawiał dobre praktyki programistyczne. Drugim, co było cenione, to to, że jednocześnie uczyłem, jak w sposób efektywny używać narzędzi programistycznych. To będę również pokazywał na tym kanale w serii Narzędziowe Tips and Tricks. To, co jeszcze kursanci i studenci uważali za wartościowe, to opowiadanie o kulisach pracy programisty. I to również będę chciał przemycić w ramach tego kanału. Będę realizował to w formie podcastu, w ramach którego będę rozmawiał z ciekawymi osobami i starał się z ich pomocą tłumaczyć świat IT i odsłaniać jego kulisy. Jeżeli chcesz zobaczyć próbkę moich możliwości i zobaczyć, w jaki sposób uczę innych, to moje wykłady z Java Faktury, czyli łódzkiej inicjatywy dla młodych programistów, są dostępne na YouTubie. Szczególnie polecam Ci wideo z wzorców projektowych. Link znajdziesz na dole w opisie. Będę starał się w podobny sposób prowadzić warsztaty na tym kanale, tak jak ten wykład. Na koniec zawsze chciałem powiedzieć tekst subskrybuj kanał. Nie no, żartuję. Oczywiście, że nie chciałem. Ale jeżeli któraś z serii przypadła Ci do gustu, to zachęcam Cię do śledzenia tego, co będę publikował. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. A! Zapomniałbym. Jeżeli jesteś osobą, którą uczyłem programowania, to zachęcam Cię do zostawienia komentarza na dole i podzielenia się tym, jak było. Czy warto mnie oglądać, czy raczej nie. Dobra, ale tak szczerze, to dużo lepiej czuję się rozmawiając o kodzie, więc kończę ten monolog i słyszymy się w ramach innych serii.